Także pasaż wjecha, proszę Państwa, i z pasażu wjecha widać rotundę. Także tutaj w Polsce, w katolickiej Polsce, a nie jest tutaj taka Asia, nie ma, nie mamy tutaj takiej Asi, bo tu nie jest USA, tu nie jest Anglo, Ameryka, Białystok. Zamiast Asia, to tu jest Azja może prędzej, no bo wiecie Państwo, co blisko stąd, to blisko. Azja to jest blisko. I tak pasuje, ponieważ tutaj system rzymsko-łaciński, dziki po pierwsze, głupi, bo to neronowy, Neron, proszę Państwa, jako ten debil z zielonym listkiem we włosach, który gdy podpalił Rzym, to myślał, że winę zwali na chrześcijan. No to przecież i tak fakt faktem Rzym uległ spaleniu, zniszczeniu. Także proszę Państwa, Azja i ten system rzymsko-łaciński, to one bardzo pasują w tej dziczy swojej, w tej dzikości. Ale nie dzikości serca, bo dzikość serca to też może być pozytywne. Także proszę Państwa, dzikie to i po prostu nie ma tej takiej dobrej opinii. W sensie rozpoznania, w sensie wiedzy, orientacji, percepcji wzrokowej, słuchowej. I teraz na kogo oni mogą głosować tutaj? Jeżeli nie znają Pisma Świętego, jeżeli nie znają Biblii, ni Księgi Mormona, a tylko bzdury reklamowane przez radio Tok FM z Czerskiej. A gdzie Biblia? A gdzie Jezus Chrystus? A gdzie chociaż wzmianka o Jezusie Chrystusie jako o baranku? Gdzie to wszystko jest? Także proszę Państwa, jesteśmy w takiej dziczy systemu, no takiego jaki jest. Europa, stary tramwaj, stara Europa, stary świat rzymski nosem pociągają, barany, no nie chcą tej Biblii znać, no to więc jeżeli nie chcą tej Biblii znać, to się sami izolują od tego Pana Boga. Także system, proszę Państwa, neronowy, rzymsko-łaciński, Ameryki nie przypomina. I to są stare budynki po wojnie, co były zbudowane, stary pałac kultury Stalina i Lenina jako symbol, proszę Państwa, panowania Rosji nad światem i koniec. No i teraz co Wy możecie? Co Wy możecie? Biedni, bo Biblii nie znacie. Biedni, bo prawdy nie znacie, że Jezus Chrystus jest królem już z nieba panującym od roku 1914. Co Wy wiecie? Nic nie wiecie. Także proszę Państwa, gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, centrum Warszawy, przyjdź 17, proszę Państwa, sierpnia, tu będzie rocznica powstania warszawskiego, gdy Hitler zaatakował Polskę. Także Ameryka to jest łagodna jak baranek. Tylko w Ameryce Jezus Chrystus mógł się objawić drugi raz. A tutaj nie jest Ameryka. I taka ta Asia, Świadków Jehowy, to nie istnieje, w ogóle tych Świadków Jehowy nie ma. Co to marzyć? Marzenie ściętej baraniej głowy. Gdy kaszlą, gdy chrumczą, gdy breszą na mszach rzymsko-łacińskich swoich śpią, ziewają tam, w ogóle bezdomnych na do tym parafia pewna. No proszę Państwa, no o czym my tutaj będziemy mówić? Przyjdź i bądź tu o 17 godzinie w rocznicę, ponieważ 17 maja minął, jest już dzisiaj 19 maja 2015 roku, 20, proszę Państwa, pierwszy wiek. Przyjdź i uczcij rocznicę, chociaż wspominając, tu nie chodzi o to, żebyśmy całowali ziemię, ziemię jak papież, bo przecież ziemia jest niewinna, ziemia to tylko symbol, nic tu nie będziemy całować, nic tu nie będziemy czcić, żadnych dni nie będziemy uświęcać, lepsze, żeby były jedne od drugich, albo jedzenie, żeby to jeść, tego nie jeść, nie. Wszystko jest czyste, tylko że dla nieczystego wszystko jest czyste. A te umysły macie nieczyste, bo macie je nie pierwsze i wiadomo, że macie trudności z wybraniem, na kogo głosować. Proszę, tam stoją Świadkowie Jehowy, pójść pomiędzy Warszawa Centralna, a Złote Tarasy obok gitary. Porozmawiaj na temat Jezusa Chrystusa. Przechodzą żebraczki kaszlące. No, Warszawa, no, Polska. Dużo gości z Hiszpanii, dużo gości z Francji.
dużo gości z Anglii, Ameryki, Białystok. Także o Ameryce to tutaj nie ma co marzyć, bo nerwowość jest, hipochondria. Dziady są nerwowe, katolickie. Biblii nie widziały w cerkwi, nie były nieraz. Choćby z ciekawości mogłoby to tam wejść, nie? A nie chcę. Także proszę Państwa, chamy warszawskie tak wciskają, wiesz, rzucie ci w rękę, tak po chamsku. A wydać, bo on ma za to 5 groszy, czy tam grosz, nie wiem. Także tu jest ta Warszawa, tu są symbole Warszawy. Stare wszystko, te mury są stare. Bo tutaj nowego to nic nie ma. Papież musi być stary, bo to według nich jak papież jest stary, to mądrzejszy. A to wcale nie musi być prawdą, bo ten, kto stary, to może być i głupi jeszcze. Proszę Państwa. A jeszcze jak Hitlera błogosławił, także na takich nie głosujcie. Proszę Państwa, co tutaj dużo mówić? Książka Spadkobiercy Krzyżackich Tradycji. Czytałam to, wiem, zdjęcia pokazane, jak biskupi rzymskokatolicy błogosławią wojska niemieckie na placu. No to przecież, o czym tu będziemy mówić? Głosujmy na Jezusa Chrystusa, to ja powiem, widzimy Warszawa Centralna, prawda? I tam pomiędzy Warszawa Centralna i Złoty Tarasy stoją świadkowie, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia na temat Jezusa Chrystusa. Dlaczego Jezus Chrystus jest królem, jest dobrym królem, jest osobą sprawdzoną, nieprzypadkową, że się wziął, tak jak mówił o tym Komorowski, nie wiadomo kto, nie wiadomo co, który się teraz broni, tak samo jak i ta Hanna Gronkiewicz-Waltz, a ten naród nie ma siły, no nie ma siły. Rozkłada ręce i tutaj różne rzeczy. Proszę Państwa, w radiu Maria w Nocy dzisiaj też były. Zapraszamy Państwa serdecznie. Także proszę Państwa, no, żeby ten dziad warszawski się ruszył, wziął do ręki w końcu Biblię, czytał, no, stosował się, to jest jego sprawa, ale ja uważam, że jeżeli on zauważy, spostrzeże piękne rzeczy i ciekawe, i wartościowe, to będzie chciał nawet stosować się w życiu do Pisma Świętego. Ja to, proszę Państwa, za Biblią leciałam jak za słońcem swego czasu. Leciałam jak za słońcem. Nawet jak jakaś siostra umierała u Świadków Jehowy tutaj w katolickiej Polsce, bo powtarzam, że tu nie jest Ameryka, nie ma tu żadnej takiej Asi, to literaturę też czekałam, aż zabiorę strażnice stare, im starsze, tym lepsze książki. No wiecie Państwo, to jest XIX wiek, jak Russell, Rutherford się pojawili, to tam w Ameryce. A tutaj 2000 lat tego papiestwa i oni w tej ciemnocie żyli. Biblię paląc na stosie, proszę Państwa, i ludzi paląc na stosie. Przecież ten człowiek, Państwo zobaczą, jak oni liczą ten grosz, najpierw Żydzi, a potem katolicy, druga klasa, liczą ten grosz, no to dla nich wcale Słowo Boże, Pan Bóg, zasady, mentalność, moralność się nie liczą. Są jak te po prostu, no jak zwierzęta. Dlatego też, proszę Państwa, była wystawa tutaj swego czasu w Zachęcie, rok temu, bydło, bydło. I teraz oni się tak zachowują, a jak jest Wochenende, przy piątku, czwartku, sobota, to tylko dać troszeczkę piwka, wódki albo płynu do mycia szyb i wrzeszczą cygano, że do dziadogady papieskie, proszę Państwa, są to systemy papieskie, są podekscytowane, główienka się nażrą, bo to wiecie Państwo, te hamburgery, te hot dogi, to są wszystko rzeczy przemielone, nie są to rzeczy wysokiej jakości, nie jest to czyste mięso, tylko takie byle co. I oni jak się tego nażrą, no to wiecie Państwo, to dla nich to jest zbawienie wieczne. Zbawienie wielkie. Dlatego też zapraszamy Państwa dzisiaj do, proszę Państwa, Teatru Studio, w Galerii Studio odbędzie się wernisaż o godzinie 19:00 Zofii. Zapraszamy serdecznie. No i te buziaczki Państwu przesyłamy. Radio Tok FM, Euro Baby, Conchita, Berbi, Extra. A dzisiaj mamy już 19 maja 2015 roku. Polska, Polska.